you hear, Matthew? Wesoło, a słońca śpiewajmy swe.
kwiatikami. To nie jest nowa wycieczka, a my chętnie wszystko zwiedzamy. Dołącz się do nas. Polonia, Montreal, Polonia, Montreal, Polonia, Montreal, Polonia, patrz jak on ubrany, on ma okrągłe okulary, czarne słonie, kręca kilotekę, koszulka i czapka, są biało-czerwone, tak jak dla naszej ukochanej Polski. Może pan nam pomoże razem z czarodziejem białobrodym. Mufilerus też nam wymiara często trafia, więc to jest okej, jak za przygoda. Polonia, Montreal, Polonia, Montreal, Polonia, Montreal, Polonia, dzięki. Panie, zapytaj na śniadanie, zapytaj na śniadanie. Ja się nie boję, ja się nie boję. O moją szczerze. Wielka góra! Nie można
pójść na nią. Nie można przejść na nią. Nie można przejść pod nią. Nie można ją okrążyć. Ja się nie boję. Idziemy na polowanie. Jeszcze nie boję. Księżynu, miał ojciec Abraham, a oni szedli i nic nie jedli, tylko bawili się tak. Ile Księżynu, miał ojciec Abraham, a oni szedli i nic nie jedli, tylko bawili się tak. Thank you.
kropki. Thank you.
A nazwa kolonii jest Kolonia Camelot. Będziemy śpiewać o naszej kolonii. A mamy 58 zuchów. Dobrze. Duje, gotowi? 3, 4. Rycerzy z Camelot, tym zimę konie mieć. Każdy zuch nasz konie lot, spadł konie się na rzecz. Pomonimy rzeczkę po, pokonamy te szanse każdy łot, ale rośnie nasz wspaniały Camelot, nasz Camelot, Camelot, to pięknie i szczęśliwy ląd. Camelot jest już tak niedaleko stąd. Camelot, nie w sercu imię jego twa, tam wszystkie ptaki kończą lot, to Camelot, Camelot, Camelot. Chodzili po naszym świecie. Druk, no jak się nazywali? Wynalazcy. Przechodzili, chodzili po świecie. Byli artyści, malarze. Byli ci, co wymyśleli cudowne rzeczy, co używamy w dzisiejszych czasach. Też byli ci, co chodzili i ciągle myśleli. I ciągle układali puzzle, albo łowi główki, bo ciągle główki używały. Chcieli się czegoś nowego nauczyć. Z tego co widzimy, ci ludzie byli bardzo dzielni. Niczego się nie bali. Szli ciągle do przodu. Tak jak wy, zuchy, też jako dzielne zuchy, będziecie szli do przodu. Także życzę zuchom udanej właśnie kolonii, żebyście dalej szli do przodu jako dzielne zuchy. Czuj! Dziękuję wszystkim, że tutaj przyszliście.
Wszystkie kolonie będziecie teraz mieć zbiórkę tam na poczęstunek i próbę wody. To jak słyszycie, jak będziecie mieć zbiórki, wszystkie złe musimy tam iść, dobrze? Zrozumiano? Zrozumiano? Nasz wielki zaszczyt dzisiaj gościć panią Ewę Konopacką, łączniczkę, która brała udział w powstaniu warszawskim. Naprawdę serdecznie witamy panią i naprawdę pani zaszczyciła nas swoją obecnością dzisiaj. Dziękujemy za to. Bardzo dziękuję. Ja się czuję jak zabytek i tak jest. Nawet nie ma rady. Jest pani pan ochroną. No właśnie, pod ochroną. Wszyscy. Więc przechodzić przez ulicę na miejsce pomnika Szarych Szeregów za 15, już 8 stąd już wyjdziemy, żeby na 8 mogliśmy rozpocząć nasz obrzęd wspólnie razem z akcją letnią harcerzy i harcerek, no i oczywiście z udziałem naszych wszystkich dostojnych gości. Bardzo serdecznie dziękujemy wam.